Rozpoczynamy dzisiaj już formalizowanie naszego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy naszym Zespole Szkół Ponadpodstawowej Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Kończy się procedura przetargowa. Przetarg był rozpisany na 9 pozycji. Dzisiaj będziemy podpisywać umowę na tą najważniejszą pozycję, czyli budowę samego centrum, jeśli chodzi o prace budowlane. Przetarg wygrało kościańskie przedsiębiorstwo budowlane Budomont Spółka z o.o. Wartość umowy to blisko 8 milionów złotych, a całkowity koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem szacowany jest na 11 milionów złotych. Znaczna część tej kwoty, ponad 9 milionów, pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Osobiście cieszymy się, że miejscowa firma wygrała. Zawsze to jest to wsparcie tutaj lokalnego rynku pracy i lokalnego przedsiębiorstwa, a ponadto firma ta już wykonywała na terenie powiatu wiele istotnych budynków, między innymi te, które będzie budować, to obok budowała przecież tą halę sportową, prawda? Tak więc nie jest to firma, która tutaj na naszym rynku nie jest znana. I myślę, że tak jak poprzednie budowy, tak i ta szczęśliwie w terminie zostanie dokończona. Budowa ta wraz z całym wyposażeniem zakończyć się powinna. Tak uważamy, że nie ma tu zagrożeń w maju 2024 roku. Dlaczego w maju? Dlatego, że przez wakacje chcielibyśmy ten budynek już by został w pełni wyposażony, tak by 1 września 2024 roku przyjął pierwszych uczniów. Dzisiaj zresztą rozmawialiśmy na zarządzie o pewnych perspektywach tej szkoły, o pewnych nowych kierunkach, jakie należy, będzie trzeba wdrażać lub oferować. Myślę, że to centrum pozwoli też na większą gamę ofert zawodowych, gdzie będzie możliwość sprawowania praktycznej nauki zawodu dla różnych nowych kierunków. Jak podkreśla wicestarosta Dorota Słowińska, centrum będzie bardzo dobrze wyposażone i znajdą się w nim nowoczesne pracownie. Przede wszystkim mechatronika, obrabiarki CNC, nowa pracownia spawalnicza, najnowocześniejsza, nowa pracownia gazownicza, pracownia komputerowa z najnowocześniejszym sprzętem i jeszcze jedna gazownicza, spawalnicza. I fryzjer. Fryzjerka, tak, zapomniałam. Doskonali droga, fryzjerzy będą wychodzić. Bardzo dobrze wyposażona, bardzo droga pracownia kształcąca fryzjerów. Zgodnie z projektem nowy budynek Centrum Kształcenia Praktycznego będzie dwukondygnacyjny i zostanie połączony ze szkołą na poziomie pierwszego piętra. Zamontowana w nim będzie także winda. Na parterze usytuowane zostaną nowoczesne pracownie CNC wraz z pracownią komputerową, budowlana, spawalnicza oraz dwie pracownie obróbki ręcznej. Na piętrze powstaną pracownie fryzjerska, mechatroniczna, hydrauliczna i pneumatyczna, elektryczna, rysunku technicznego oraz gazownicza. W tej chwili trwa procedura wyboru wykonawców, którzy te pracownie wyposażą. Jak poinformował prezes firmy Budomont, prace budowlane rozpoczną się w styczniu 2023 roku. Zawsze pan chciał coś zrobić, powiecie dobrego. Chciałem, ale mi się nigdy nie udawało. Tyle się udało. Ale mi na szczęście nie opuściło. Tyle lat to trochę nabudowaliśmy tutaj.